chciałem was dzisiaj przeprosić. Moje zachowanie jest karygodne, niewybaczalne. Okazałem tym filmikiem brak szacunku grze, autorowi, wydawcy, wam, moim widzom, mojej rodzinie, mojej żonie, dzieciom. Chciałem przeprosić ich. Chcę przeprosić moich rodziców za ten wstyd, który im przyniosłem. Chciałem przeprosić wszystkich planszomaniaków w Polsce, wszystkich, którzy grają w gry, widzieli kiedyś grę, którzy... Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i w dzisiejszym filmiku odpowiem na wasze komentarze dotyczące recenzji gry Uczta dla Odyna. Łuki, czemu tak rzucasz tymi elementami? Traktujesz je jak śmieci. Źle się na to patrzy. To był ciekawy komentarz, szczególnie w kontekście tego, że rzucałem woreczkiem foliowym, plastikową pokrywką i talią kart w woreczku na dystans mniej niż jeden łokieć. Także aż tak. To nie jest luz. To nie jest luz. To jest nonszalancja. Jak kupujesz nowe auto, to też od razu wylewasz w nim browara, nacierasz tapicerkę musztardą. Dwa symetryczne, czy to coś oznacza? Będzie padać. Że nie szanujesz swojego auta i życia. Ty, ale to poczekaj. Lekki uśmiech. O nie. Nie szanujesz swojego auta! A skoro to tylko karton i plastik, to może urządzisz jakieś party rzucania pudełek w twoim sklepie. Tak jest. Wszystkie gry, które wysyłamy w sklepie, zanim je wyślemy i spakujemy, rzucamy. Ostatni grać. To jest okej, żeby to zrzucić też. Jak ty nie szanujesz auta, nie? Masakra! I co, szyby też sobie pewnie wybiłeś? I tu się zrobiło? Jak popsuł, nie? I tu też! Ty nie szanujesz gier chyba! Dali się nabrać, Przemo! Oni myśli, że ja szanuję gry! Tak? No, ja nie szanuję gier, coś ty! Haha! Nie szanuję gier! To jest puste pudełko od dodatku. Wow! Musztarda! Jak ty nie szanujesz auta, nie?